Witam Państwa, tu telewizja Swojska Matematyka. W dzisiejszym odcinku pokażemy Państwu zagadki matematyczne oraz ciekawostki, czyli czego nie znajdziesz na tablicach matematycznych. A zatem startujemy! Na targu są konie i kury, łącznie 68 sztuk. Łącznie zatem nie wiemy, ile jest koni, a ile kur. Mają one w sumie 150 kończyn. Czy mając te informacje, zdołasz wskazać, ile jest koni, a ile kur? Można posłużyć się równaniem z dwiema niewiadomymi. X plus Y równa się 68. 4X dodaj 2Y równa się 150. Wychodzi 61 kur i 7 koni. Mam talię kart. Gdy założę się z Tobą, że gdy wyciągniesz kartę wyższą niż moja, to otrzymujesz ode mnie 5 zł. Jeżeli nie, to ja otrzymuję 5 zł. Czy według Ciebie jest to uczciwa propozycja? Odpowiedź brzmi następująco. To nie jest do końca uczciwa propozycja, bo gdy wyciągniesz równą kartę, czyli na przykład 20, to oznacza to, że ja wygrywam, bo wyraźnie było powiedziane. Gdy wyciągniesz kartę wyższą niż moja, zatem prawdopodobieństwo, że ja wygram, po kilkudziesięciu rozdaniach jest większe. Jeżeli 8 małpek potrzebuje 8 minut na zjedzenie 8 bananów, to ile minut zajmie 3 małpkom na zjedzenie po jednym bananie? Odpowiedź brzmi po prostu. 8 minut, bo skoro 8 małpek je 8 bananów w 8 minut, to znaczy, że każda małpka je jednego banana przez 8 minut. Zatem 3 małpki zjedzą 3 banany także w 8 minut. Jaką szczególną zależność widzisz w tej liczbie? 4 291 857 630. Jaką ta liczba ma szczególną własność? Chodzi tu o kolejność alfabetyczną, a raczej kolejność cyfr od 4 do 0. Są przedstawione w kolejności alfabetycznej, czyli 4 jako pierwsza, 2 po D i jest po C i tak dalej, aż do Z, czyli 0. Jest taka liczba, większa od 0. Gdy dodamy do niej połowę jej wartości, a następnie wyciągniemy z tej sumy pierwiastek, to ponownie otrzymujemy jej połowę. Jaka to liczba? Dokładnie chodziło o 6, bo gdy do 6 dodamy jej połowę, czyli 3, wyjdzie nam 9. A gdy z 9 wyciągniemy pierwiastek, to znów wychodzi nam 3. Adam jest 4 razy starszy od swojej córki. Za 20 lat będzie 2 razy starszy od swojej córki. W jakim wieku są teraz? Proszę lecieć kolejną. Odpowiedź brzmi następująco. Adam ma 40 lat, a córka ma obecnie 10 lat, bo jest niej 4 razy starszy, a za 20 lat będzie miał 60 lat, a ona 30 lat. Będzie od niej 2 razy starszy. Do dyspozycji mamy dwa wiadra, jedno 5-litrowe, a drugie 3-litrowe. Jak za pomocą tylko tych dwóch wiader odmierzyć 1 litr wody? Odpowiedź mi następująca. Bierzemy wiadro 3-litrowe, napełniamy je wodą do samego końca i przelewamy do wiadra 5-litrowego. Wtedy wiemy, że w wiadrze 5-litrowym mamy 3 litry wody. Następnie ponownie nabieramy to mniejsze wiadro i wlewamy do pełna większe wiadro. Czyli jak wiadomo, dolejemy tylko 2 litry wody, a 1 litr zostanie nam w małym wiadrze 3-litrowym.
15 słów, którego podstawą jest N. Kąt określa się jako graniasto słów. N kątny. Liczbę wierzchołków w graniasto słupie N kątnym obliczamy w, czyli wierzchołki równe się 2 razy N, czyli ilość kątów. Liczbę krawędzi w graniasto słupie N kątny obliczamy K, czyli krawędzie równa się 3, bo jedna krawędź boczna i dwie podstawowe dojdą nam liczbę 3 razy N, czyli ilość kątów. Natomiast liczbę ścian obliczamy. S, czyli ściany, równa się N, czyli ilość kątów. I dodajemy 2, czyli ilość podstaw. Błąd bezwzględny. Jest to różnica pomiędzy wartością zmierzoną R, a wartością rzeczywistą P. Przy czym wartość rzeczywista zwykle nie jest znana. Dlatego przypisujemy jej się wartość przybliżoną. Błąd względny. Jest to iloraz błędu bezwzględnego i wartość dokładnej, przy czym zazwyczaj, gdy błąd jest błędem losowym, określa się moduł błędu względnego. Błąd względny. Gdy jest bezwymiarowy, najczęściej wyrażany w procentach i nazywany jest wówczas błędem procentowym. W tym odcinku to już wszystko. Mamy nadzieję, że się Państwu podobało. Zapraszamy na kolejny odcinek za tydzień o tej samej porze. Miłego dnia!